Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na krótki film przedstawiający możliwości obliczeń w środowisku Flow EFT. Mam tu mianowicie na myśli obliczenia wielofazowe z zastosowaniem możliwości odparowania. W pierwszym kolejności przejdźmy sobie do modułu Flow EFT. Po przejściu do modułu analizować będziemy tutaj taką rurkę. Rurka ta jest częścią pewnego wymiennika i na przykładzie właśnie takiej rurki będziemy chcieli sobie przeprowadzić obliczenia wielofazowe w środowisku Flow EFT. Oczywiście w pierwszej kolejności musimy uruchomić cały proces obliczeniowy, czyli stworzyć nowy projekt. Klikamy Wizard, który pokieruje nas krok po kroku przez cały proces symulacji. Jest to analiza wielofazowa, odparowanie. Przejdźmy dalej. Możemy oczywiście tutaj zmienić sobie jednostki. My sobie zmienimy tutaj jednostki związane z temperaturami, czyli będzie to temperatury w stopniach Celsjusza. I właściwie na tą chwilę jest to wystarczające. Następnie wybierzemy sobie analizę. W związku z tym, że jest to analiza wewnętrzna, czyli ruch płynu wewnątrz rurki, czyli wybieramy proces wewnętrznego przepływu, czyli internal. Dodatkowo widzimy, że jest tu obiekt tutaj bryłowy, więc musimy odpowiednio uwzględnić również w obliczeniach wymianę ciepła między płynem a obiektem bryłowym, więc włączamy tutaj opcję przekazywania ciepła, czyli wymiany ciepła z solidem. Next. No i oczywiście musimy wybrać tutaj teraz parametry związane z analizą wielofazową. W tym przypadku, w związku z tym, że woda będzie odparowywała w pewnym zakresie tutaj tej rurki, co zostanie przedstawione w dalszej części filmu, musimy wybrać. Będzie to analiza z uwzględnieniem gazu rzeczywistego wody. I oczywiście, jak zauważycie Państwo, tutaj po włączeniu i wyborze gazu rzeczywistego mamy opcję uwzględniającą analizę zmiany fazy, czyli uwzględnieniu analiz wielofazowych. Po włączeniu i zaznaczeniu została ta opcja uwzględniona i będzie brana pod uwagę w obliczeniach. Następnie klikamy Next. Musimy dostosować materiał do naszej rurki. Ja sobie domyślnie wybiorę, że jest to materiał, na przykład jakaś stal z grupy bazy materiałowej. I oczywiście dalsze parametry, tutaj parametry związane z wymianą ciepła, tak? I oczywiście parametry początkowe, czyli tak zwane initial condition, w nic nie zmieniamy, klikamy finish. Widzimy, że powstała nam domena, która będzie automatycznie wyznaczać wewnętrzną domenę płynu, która tutaj się znajduje. Następnie możliwe jest to dzięki oczywiście tutaj zamknięciu tych obszarów. Ja tylko może pokażę. System Flow EFT potrafi automatycznie stworzyć domenę przepływu po oczywiście zamknięciu obiektu pewnymi obszarami. Tutaj zostały stworzone dwa solidy, które aktualnie są ukryte, które zamykają ten obszar rurki. Przejdźmy sobie może teraz do zdefiniowania odpowiednio warunków brzegowych. Pierwszym warunkiem brzegowym, który dosyć istotny będzie w tego typu analizie wielofazowej, jest oczywiście zdefiniowanie miejsca, w którym będziemy chcieli podgrzać odpowiednio tą rurkę do pewnej temperatury w celu wytworzenia przemiany fazowej i oczywiście parowania naszej wody, tak? Więc w tym przypadku wybiorę sobie volume source, tak? Czyli źródło ciepła, które będzie generowało gdzieś tu ciepło. No i oczywiście wskażę sobie miejsca, które mnie interesują. Będą tutaj te trzy miejsca, trzy rurki. W tych miejscach chciałbym obiekty te podgrzać do temperatury 150 stopni. No i oczywiście metal się tutaj w tym obszarze nagrzeje, tak, i automatycznie podgrzeje wodę płynącą w tym obszarze i dojdzie do procesu parowania, czyli tak zwanego ewaporacji, prawda, czyli analizy wielofazowej.
Hop. Kolejnym przykładem jest oczywiście zdefiniowanie warunków brzegowych podstawowych, czyli wpływu i wypływu naszej cieczy. Boundary condition, oczywiście wybierzemy sobie warunek brzegowy typu inlet velocity, zdefiniujemy sobie, że będzie to przepływ 2 metry na sekundę, no, temperatura wody płynącej wewnątrz tego obiektu będzie 50 stopni. Oczywiście musimy sobie tu włączyć obiekty, dla których będziemy chcieli sobie przypisać ten warunek brzegowy. No, musimy tutaj wskazać powierzchnię naszego tutaj wlotu, prawda? Więc ja sobie cancel, wskażę sobie pozostałe obiekty i teraz jeszcze raz wybiorę sobie warunek wlotu. Metry na sekundę. Oczywiście 50 stopni, tak. No i tutaj oczywiście wskażę, że jest to warunek wejścia na całej tej powierzchni. Warunek wyjścia. Czyli tutaj definiujemy parametry normalne, tak, czyli klikamy OK. W związku z tym, żeby proces naszej wymiany ciepła był szybszy i lepszy do zobrazowania, przypiszemy sobie pozostałym rurkom, czyli w miejscach, których nie przypisaliśmy tutaj tego naszego podgrzania, tak, temperatury, przypiszemy sobie inny materiał. Będzie to materiał, który nie będzie przewodził ciepła, czyli jakiś izolator, tak, czyli przejdziemy sobie do warunków brzegowych, solid materials, tak, i tu mamy w zakładce glasses and minerals, mamy izolator, prawda, i do wszystkich obiektów, które tutaj się znajdują, czyli tych, które nie zaznaczyliśmy wcześniej, prawda? Czyli pozostałych obiektów przypisujemy sobie materiał, który nie będzie, ma bardzo niskie współczynniki przewodzenia, czyli tak praktycznie nie będzie wymiany ciepła w tym miejscu. No i oczywiście dla tak przypisanych warunków brzegowych możemy teraz przygotować siatkę obliczeniową. Przejdźmy do zakładki Global Mesh, czyli zdefiniowania globalnego parametru związanego z tworzeniem siatki obliczeniowej. Przejdźmy do zakładki Manual, która pozwoli nam wskazać liczbę elementów, które będą tworzyć globalny rozkład siatki obliczeniowej. Tutaj oczywiście możemy zmieniać rozmiar tych elementów. Po wskazaniu Keep Aspect Ratio, jak będziemy zmieniać jedną wartość, wszystkie pozostałe wartości będą szły za tą wartością. Mnie interesuje, niech będzie to rozmiar siatki mniej więcej o takiej wielkości. Dodatkowo zagęszczenie siatki w obszarze fluidu, w obszarze solidu. I oczywiście Advanced Refinement, czyli dodatkowe jeszcze zagęszczenie siatki w obszarach różnych krzywizn czy przy solidzie, prawda? Po stworzeniu parametrów związanych z siatką obliczeniową możemy przejść do stworzenia siatki obliczeniowej przez kliknięcie Create Mesh. Przejdźmy teraz do sprawdzenia naszej siatki obliczeniowej. Możemy sobie przejść do siatki, klikając Insert i utworzymy sobie odpowiednią płaszczyznę, która wskaże nam, jak wygląda nasza siatka obliczeniowa. Zobaczmy, jak ona wygląda na przekroju. Czyli mamy tutaj siatkę obliczeniową wewnątrz rurki. Na niebiesko, białe jest to siatka obliczeniowa, która została
nałożona na obiekt pyłowy, no i oczywiście jakieś tam lokalne w niektórych miejscach zagęszczenia siatki, które system sobie narzucił dodatkowo. Możemy sobie oczywiście zmienić też powierzchnię widoku. Przejrzeć, jak wygląda nasza siatka obliczeniowa. Jeżeli nasza siatka obliczeniowa jest akceptowalna, możemy przejść do wykonania obliczeń. Czyli klikamy polecenie Run. Przejdźmy teraz do demonstracji wyników. Wyniki będę chciał Państwu przedstawić na przykładzie powierzchni, czyli tutaj możemy sobie stworzyć nową powierzchnię. Ja już tutaj ją utworzyłem, mogę sobie ją wyedytować. Powierzchnia, która nas interesuje. Wybieramy z listy to, co chcemy wskazać. Najlepszym typem do zademonstrowania odparowania będzie objętościowy udział tutaj na przykład frakcji pary. I oczywiście po kliknięciu OK, wyłączeniu geometrii, mam tutaj na przekroju przedstawione, w których miejscach udział procentowy jest i jaka ilość jest odparowania tutaj naszej wody w rurce. No oczywiście możemy wskazać również, po dobrym sposobem na przedstawienie również tego jest pokazanie gęstości naszej wody, tak, w miejsce, gdzie ona zmienia się, automatycznie wiadomo, że dochodzi do odparowania, prawda. Można również to przedstawić również na obiekcie bryłowym. Jest to lepiej widoczne, tak, czyli miejsce zmiany gęstości, czy tak jak wcześniej wspomniałem, udziału objętościowego frakcji naszej pary. Dodatkowo możemy również wskazać, pokazać temperaturę we fluidzie, jak ona się zmienia. I tak właśnie na przykładzie takiej rurki wymiennika, która została sztucznie podgrzana, mogliśmy zasymulować efekt analizy wielofazowej z efektem odparowania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kanał w celu oglądania kolejnych filmów.